Witajcie, mamy kolejny dzień, jest godzina 6 rano, 20 września, jak widzicie ciągnę pług za sobą, jadę orać pod ten jęczmień po zimy. Co więcej o odmianie, jaką będziemy siali i tak dalej, o parametrach orki i więcej, to już powiem na polu, także widzimy się za chwilę. Słuchajcie, jestem już na polu, dojechałem i chcę wam tutaj pokazać, dlaczego właśnie wykonuję tutaj orkę. Dlaczego akurat orkę, a do tego właśnie widzicie chwasty i dużo samosiewów jęczmienia, bardzo dużo. No po prostu byłoby to robione bezorkowo, gdybyśmy po prostu wcześniej wiedzieli, że ten jęczmień tu będziemy wziąć. To tak na ostatnią chwilę miała tu iść w sumie kukurydza. Słuchajcie, zmierzymy sobie głębokość teraz. Wezmę tylko klucz, żeby to wyciągnąć. Oj. Wezmę tylko klucz, żeby mieć na czym podstawić. Ale widzę, że już będzie za głęboko i to sporo za głęboko. ...29 cm. Nie no, to za głęboko trochę. Trzeba płycej puścić. Wypłycić gdzieś na 25. Dobra, podniosę pług. Właśnie, póki tu jestem, to trochę cięgło rozkręcę. Kurczę, przybliżyłem. Za głęboko, już ciągnika widziałem, że za głęboko jest. Kółko się tu nie zapada, bo to twardo jest, dosyć zagęściła ta talerzówka. Czy teraz problem? Ograniczniki tego kółka od głębokości, co się przestawia. Jeden był krócej rozkręcony od drugiego, nie wiem dlaczego. Właśnie sobie przypominam, nie mogę sobie przypomnieć, kto ostatni orał tym pługiem. Ale po czym widziałem jeszcze, że już było za głęboko, bo było prawie 30 cm. Właśnie po tym, że przy 9 km na godzinę robił takie redliny. Znaczy redliny, no po prostu robił takie, kurcze, taką orkę, jak się powinno zostawiać na zimę.
nie robił równej, tylko lekkie takie kopczyki. Już widziałem poza tym po brudzie, że tu jest dosyć za głęboko, dlatego jedziemy i oramy dalej. Dobra, będzie bieg niżej. Aż ciągnik ma lżej. No nie wiem, tak na oko, tak będę zaraz wychodził, ale na oko jest 25 cm. Może 26. Macie orkę, to już tam widzicie, jest od czwartej skiby jest robił ślad, ale to niekiedy tak złapie, tym bardziej jak ścieżkę czy coś, to mi złapie, tak widzicie, no niby kurczę padało, powiem wam szczerze, że po specu bardziej mi się po kultywatorze podoba struktura gleby, jednak krusi, a tu gruda jest, to teraz doprawić to powiem wam, może nie jest to jakaś ciężka ziemia, ale raz agregatem na pewno nie starczy. Teraz będę już robił szerszy poprzez, jak na razie robiłem taki krótki, żeby mieć się gdzie nawracać. Teraz już będę nawracał na raz. Tak, idziemy ustawiać pierwszą skibę, znaczy ustawić, zobaczyć czy jest dobrze ustawiona. Także mierzymy. Tak mniej więcej. Chcę to zmierzyć. Wbity, to zaraz go dobiję bardziej. Sprawdzamy. No nie ma. Brakuje. Zobaczymy teraz. Automatyczny krok za 999 taniej o 191 zł. Zobaczymy teraz. A to tam dużo nie zmieniłem, to dużej różnicy nie będzie. Kamera zwierciadli, bo to taka ziemia jest, że te fugi będą się odznaczać, w sensie, że co w jedną stronę ciągle to będzie się odznaczać w jedną, co w drugą, to w drugą, ale jedno co by się przydało, to hydraulicznie regulowana pierwsza skiba na wzniesieniach by to było fajne, fajna sprawa. Niby proste pole, ale bruzda już się zaczyna lekko krzywić, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że na tym polu jest mozaika, tam troszkę glina, tu lżejsza ziemia. O, tu teraz wjeżdżamy, już teraz będzie lekko trochę glinki, już tutaj ściąga trochę pług. Także tutaj idealnie nie utrzymamy, widzicie już teraz trzeci korpus, coś tutaj niedokładnie kryje. Znaczy kryje, ale nie dorzuca idealnie, bo coś tam już... No muszą się jeszcze przetrzeć dobrze, bo nie są przetarte. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie orka była wykonywana co roku. Jesteśmy i wjeżdżamy aktualnie w miejsce. Tu już jest miejsce, gdzie 2 lata było robione bezorkowo. Powiem wam szczerze, że widać różnicę. Nawet teraz się kurczę lepiej sypie po tym pługu. Tu nie było, tu w pierwszym roku było robione siew po talerzówce i w tamtym roku po mandamie na głęboko na 27 i potem na wiosnę na 15. I tak był przeprowadzony siew jęczmienia. I kurczę, powiem wam, że struktura gleby jest całkiem inna. Zresztą widzicie, uprawa bezorkowa moim zdaniem poprawia jednak tą strukturę. Nie wiem jak będzie widać. Tu jeszcze bezorkowo. Jeszcze bezorkowo ładnie to kurczę się sypie. Patrzcie, się sypie. I tu już wjeżdżamy w miejsce. O, i jesteśmy w miejscu, gdzie zaczęła się orka. I już jest glina. Już jest... Znaczy glina, no już jest, są grudy, bardzo duże grudy. Z tym, że w tamtym roku tutaj zostało przejechane na zimę mandamem na głęboko na 27, to coś to tutaj trochę to zruszyło. Jakoś to wygląda.
No ale to zostało później na wiosnę przeorane jednak. Jednak zostało przeorane. Słuchajcie, jeszcze w środę albo w czwartek mają przyjechać panowie do New Holanda z Agro Eco Power. Jak wiecie, już wam mówiłem, był to przeprowadzany w tym ciągniku chip tuning, ale przyjeżdżają poprawiać to. Znaczy byli już raz poprawiać, bo pierwszy chip to był na wyskoczyło 170 koni, ale trochę kopcił. Potem po jakimś czasie, jak zobaczyliśmy, że tak kopci przez dłuższy czas, przyjechali poprawić. Ale grali nową mapę. Oczywiście już tak nie dymi lekko, tylko pod kapca. W sumie tak jak już tak jak przed chip tuningiem. Ale jest słabszy. Nie wiem, bo pan stwierdził, że nie trzeba go podłączać do hamowni, bo po co nie dymi, to jest dobrze. No dobra. Mówię, kij z tym. Ale co, jest słabszy. W pugu orałem. W pugu chciałem się testować, jak poleci. To powiem wam, że 13,5 w czwórce leciał. Na tych 170 koniach, w takiej ziemi, której gliniastej, ale prostym kawałku. Teraz ma problemy nieraz na 12. Moje zdanie jest takie, że on ma może 7 koni więcej niż przed chip tuningiem, może maksymalnie 10, czyli ma około 140, może 15 koni więcej, niech już ma 145 koni. Mi się wydaje, że nie ma więcej, ale mają przyjechać, bo dzwoniliśmy. Mają przyjechać. No się tam trochę na termin nie mogliśmy dogadać, ale środa, czwartek, gdzieś tak w tych okolicach mają się zebrać i przyjechać. I zrobić go, zobaczyć ile on ma teraz. Jak to się widzi. Podepniemy go pod mandama. Mamy za domem taki kawałek po rzepaku. Tam będzie siana pszenica pół. Też będą sadzone ziemniaki. No i zapnę go przed chipem. Znaczy przed tą poprawką. Zobaczymy jak idzie. Zrobię jeden przejazd. Po poprawce zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie coś go. Że zrobię tak, żeby nie pod kapsą, ale mam nadzieję, że uda się wyciągnąć z niego ze 170 koni. Zobaczymy. 165 już bym był zadowolony. No z tego względu, że wiecie, no kurczę, do mandama by się przydało. Jestem z powrotem. Teraz jak widzicie, wałuję wałami Expom Titan. Nie wiem, to jest 6,20 albo 6,30 wały z włóką. Wałuję od razu za świeża, żeby tej wilgoci, po prostu żeby to zagnieć, żeby wilgoć nie uciekała. Kurczę, tak mi to jest ciężko. Tak mi ciężko, to kurczę, idzie to zakręcać. Chcę jeść raz po raz, żeby nie tracić zbędnych przejazdów. Nie wiem, jak teraz kamera nagra, bo już tak kurczę szaro jest. Jeżdżę, tak na prostym jeżdżę sobie 11,5 na godzinę. Włóki mam do połowy rozłożone. Ładnie równają. A wałami dlatego, że żeby to zagnieść, żeby tego jakoś nie uprawiać agregatem, tylko po prostu zagnieść, tak tu bryłę rozwali, pozaciąga dziury jakieś na poprzeczniaku. I ten. I widzicie, to już zdążyło obeschnąć, ale tylko z wierzchu. Delikatnie tylko wybielało. Dzisiaj tak nie było, nie wiadomo jak gorąco. Także ja robię dalej. No i co? Widzimy się chyba w następnym vlogu. Jest już godzina 19:15. Już widzicie, że się robi ciemno. Już coraz co dzień to ciemniej.
Także lecimy. Lecimy z wałami. I trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.